panowie, polska Lara Croft, Karolina Gorczyca. Dzień dobry, witamy wszystkich. To spełnienie moich marzeń, Karolino, niż tutaj Lara Croft. Lara Croft, czyli postać z gry komputerowej, czyli z gry, w którą się gra w grę, czyli Tomb Raider. To poczekajcie, to jest ta pani przebrana tak charakterystycznie, tak? No, Angelina tak Jolie. Tak powinno. Aha, to tak jak ja nie przechodzę do pracy ubrana. No niestety. I niestety. Tak jak ja też. Karolino, grałem, świetna robota, naprawdę, gratulacje. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Ja nie zdążyłam jeszcze zagrać, uczciwie się przyznam. No właśnie, wszyscy chłopcy grający w gry fantazjują zawsze na ten temat, czy osoba, która udziela głos, szczególnie jeżeli to jest taka osoba jak ty, czy gra w tę grę, czy nie gra. Zawiedziesz miliony. Nie, no ja zawsze uczciwie odpowiadam, więc ja zagram na pewno, obiecuję i jestem bardzo ciekawa, zagram może nawet dzisiaj, nie zagrałam jeszcze i raczej nie zostanę fanką gier i gry, natomiast fajnie, że to zrobiłam i jestem bardzo ciekawa tej gry i robiąc to byłam bardzo mocno zaskoczona, zdumiona całym wkładem, całą szatą graficzną i tak dalej, więc to było super. No bo to jest wielka produkcja, nie? No to tak, to jest wielka produkcja, to jest i Lara Croft. Dobrze płacą? Wiesz co? Nie najgorzej, tak. A lepiej niż za udział w polskiej komedii romantycznej? No nie, nie mogę ci powiedzieć. No wiem, no. To, co rzuca się najbardziej w uszy podczas gry w Tomb Raidera, to jest to, jak bardzo cierpisz. Jak ludzie cię biją, jak spadasz w przepaść, te wszystkie dźwięki, które wydajesz odgłosy, jak przygniata cię głaz. Tak, właśnie wczoraj przeczytałam, że to były najlepsze momenty w całej grze. My też takie wybraliśmy, wiesz? Znaczy, było więcej, ale wybraliśmy właściwie tylko 4, może posłuchajmy. To jest jęk numer 1. Nie żyjesz. Jęk numer 2. Znaczy, właściwie pisk. 3. I jeszcze 4. Świetne aktorstwo. No dobrze, ile razy się podchodzi? Metoda Stanisławskiego. Ile razy się podchodzi i jak to się robi, żeby to tak zabrzmiało? Koledzy, bardzo mili, jesteście zdrani. Masz mnóstwo tego typu dźwięków? Wiesz co, mam cały bagaż różnych takich dźwięków. Tak. Ćwiczyłam to zresztą bardzo długo przed rozpoczęciem nagrań, więc... W domu, z dzieckiem, z partnerem. W różnych konfiguracjach oczywiście. No dobrze, no to poprosimy w takim razie, jeśli można, o próbkę na żywo. Uwaga, Karolina, przygniata cię głaz. O! Nie, duży głaz. Radio Z.